Witam w kolejnym odcinku Dzień Życia Linią Księża. Dzisiaj na tapecie mamy kolejny komputer z Linuxem. Tutaj jest na tej platformie procesor AMD Athlon X3 450 3-rdzeniowy. Jest tu 8 GB RAM-u Kingston HyperX DDR3. Już tutaj zrobiłem pewne rzeczy. Tak wygląda sam komputer. Trochę go zmodyfikowałem. O, jak się kręci ładnie. Płyta główna, to potem w opisie podam, co to jest za płyta. HyperX-y same. Jakoś na jakieś wkręty w wiatrak przyczepiłem, tylko żeby wyciągał gorące powietrze. Oczywiście wsadziłem tu NVIDIA GeForce 9400 GT o pamięci 1 GB RAM i autorskim moim wentylatorem Be Quiet, który się do tego nadaje idealnie. Jak widzicie, fajnie to wygląda. Dobra, jedziemy dalej. Tak. Uruchomimy go ponownie, to wam pokażę, jak to wygląda. Tak, doświetlanie sobie włączyłem. Tak, musimy wejść do BIOS-u. Jak widzicie, wszystko mamy ustawione, avant-garde. Gdzie to jest? Wiecie co, muszę to znaleźć. To musi być na początku. Jest system information. O, to widzicie, tak to wygląda. Uwierzcie, że taki procesor był kiedyś. AMD Athlon, druga generacja, X3 450. 3200 MHz. Nie wiem, kurwa, kto to zrobił ten procesor, ale naprawdę był zaje, kurwa, bistem chyba geniuszem. Ten procesor, kurwa, nie daje rady w ogóle. Porzuć. Więc widzieliście, jak to wygląda. Linuxa mamy zainstalowaną na tym dysku. Widzicie, wszystko jest poustawiane dobrze. Pierdolet tam, że się czas przestawił w BIOSie, tam znowu bym musiał z Linuxem komendy w terminalu wpierdalać, żeby HW monitor wam pokażę. Patrzcie, 25 stopni procesor, a obciążony był na 80%. CPU standard. Jak teraz? Wziąłem turbo w razie, jak się zacznie ten, żeby miał kopa. Dobra. Speed limit 200 RPM, czyli 200 obrotów, bo możemy. Dobra, oczywiście wkrętę sobie klawiaturę obsługuję, bo jest, widzicie, jak ta klawiatura jest porozwalana. Ta klawiatura tylko służy tutaj. Tu nic nie będę jednak zmieniał. Ten tylko ustawiłem turbo. Dobra. Nie ma to jak wkrętami obsługiwać. Linia power. Cholera, znowu trzeba cofnąć się. Teraz śrubką z mebla. Kurwa. Nie, porzuć tępych. Dobra, jest to zrobione. To chciałem zobaczyć. A, to jest zasilanie. Zapomniałem, cholera, jak się... Te stare BIOSy to są, kurwa...
No. Nie chce mi się kupić lepszej klawiatury, no bo ludzie, no naprawdę po co? Dziękuję. No. Jest grafika. Potwierdzenie, to jest ta płyta. To jest oczywiście mój stary komputer, który oddałem mojemu bratu kiedyś w 2014 roku. A teraz po kilku latach przyszedł z powrotem, przyjechał do mnie do modernizacji. Alkoholem izopropylowym umyłem całą płytę, wymieniłem wszystkie pasty, oczywiście na mostku, tutaj na tym też. Na procesorze nową pastę położyłem, wyczyściłem, wymyłem wszystko, gniazda pamięci RAM, wszystkiego. Praktycznie wymyłem całą płytę. Więc widzicie, jak pięknie zapierdala. Jestem dumny z siebie. Piorun Burza Elektryk znowu dał radę. To jest Be Quiet. Te chłodzenie ma TDP o możliwościach 180 W. Więc na ten procesor to widzicie Linux. A teraz chwila. Nic nie możecie tutaj pooglądać, bo muszę wpisać hasło. Witamy w systemie Linux Mint. A teraz przy okazji, jak już jedziemy na tym samym wózku. Oczywiście jest tu Linux Mate, nie Mint. Wolałem na ten komputer dać coś lżejszego. System, ja potrzebuję panel Nvidia. No tak, znowu hasło, zapomniałem. Jakie kocham hasła. Dobra. Wyszukiwanie sterowników sprzętowych. Powiem wam tak, jakby mi płacili nawet 10 milionów dolarów za przejście z powrotem na Windows, nawet bym nie wiedział. Szczerze, polałbym przy Gatesu te pieniądze i spalił w jasną pizdówę. Tak działa, idzie, widzicie. Więc widzicie, to jest taka płyta główna. Dysk Patriot tu wystarczy 128 GB na Linux. Będzie chciał, to sobie rozszerzy zasilacz do tego komputera. To jest coś takiego. Sobie wyszukajcie w internecie. Ja wam nie będę wszystkich linków podsyłał, bo po prostu jak ludziom dam wszystko pod gębę, to się rozleniwią. Dobra, jedziemy dalej. Jak widzicie, idzie to dalej, wprowadzenie zmian, to trochę zajmie 15 minut. No ale karta jest warta swojej ceny. Pewnie będzie trzeba uruchomić ponownie. Tak, piesek mi tu lata, dlatego tak szeleści. Powiem szczerze, koło tyłka mi to lata, że raport systemowy w dojdzie, bo migawki systemowe time shift. Tu nie będzie robionych migawek, bo po pierwsze nie mam na czym tego zrobić, bo już dyski mi się wszystkie skończyły, które miałem wolne, które mogłem wykorzystać. Więc tu nie będzie migawek robionych. Obudowa oczywiście z demobilu z Computronica z oferty Outlet po rozbiórce innego komputera. Ktoś tam se złożył PC i mu chyba nie odpowiadał, więc jest pierdolnięta, bo normalnie kosztuje taka obudowa 149 zł, ale w tym wypadku, że jest uszkodzona, kosztowała mnie tylko 5 dych. Jak na taki komputer do garażu na gospodarkę to wystarczy, uważam. Dobry, mocny komputer do garażu akurat mu będzie wystarczał. Niech się bawi. Mi to tam koło tyłka lata.
jak to idzie. Idzie wprowadzanie zmian. Jeżeli Was nie interesuje, nie możecie, no Jezu, nie możecie, nie musicie oglądać dnia życia Linuxiarza. Ja to robię dla osób, które siedzą w Linuxie i są zainteresowane takimi rzeczami. No, wprowadzenie zmian po prostu idzie długo, bo to musi to się wszystko zainstalować, pościągać z internetu. Naprawdę, ludzie, ja to się lubię w to bawić. Taka fajna obudowa, tu mamy dwie zatoki na napędy DVD, ale tu nie będzie napędów, bo powiem szczerze, z napędami to by wieśniacko wyglądało, tak kozacko wygląda ten komputer. Obudowa to jest oczywiście NATEK, czyli do, jak coś jest do wszystkiego, to jest kurwa do niczego. Przepraszam za słownictwo. Należy uruchomić ponownie. Uruchamiamy. Pyk, Linux się wlogował. Jestem ciekaw, czy on wystartuje zaraz z furią. Nie. On się wkręci, jak temperatura mu wzrośnie. Pewno. Jak widzicie, wszystko startuje bajerancko. Myślałem, że ta płyta główna już nie wstanie, bo ona ma szczerze 11-12 lat. W 2009 roku kupowałem. Ale jak widzicie, wstało. Działa. System się ładuje. A tu stoi komputer warsztatowy. Widzicie, musiałem wybebeszyć kartę, bo ta karta pójdzie do, ta poszła do tego komputera Nvidia GeForce 9400 GT, a tam wsadziłem Nvidia GeForce 8600. No i widzicie, działa, wszystko zrobione, więc mamy po robocie tak naprawdę, ale jeszcze chwilę. Jedziemy dalej z tym koksem, to już mamy zrobione. Teraz odpalimy terminal. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Hasło. To hasło muszę przerwać. Ok, hasło już wpisałem, więc jedziemy. Gotowi, start. Z okazji, jak już robię ten film, to dobra, mamy załatwione. Pierwsze pakiety są zaktualizowane. Teraz patrzcie się, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że dobrze to wpisałem. Tak, dobra. I teraz ostatnio. Pyk, zrobione. Dobra, teraz na chwilę przerwę. Ok, już teraz poprawiłem, bo się pierdolnąłem niesamowicie. Poczekajcie, to jest, coś się tu odjebało. Chwilę, ok, jestem z powrotem. Okazało się, że NeoFetch'a nie było zainstalowanego. A teraz go zainstalowałem. O kurwa, i coś się zjebało. Apt. Pomogłem sobie ze strony internetowej, bo po prostu zapomniałem, jak to się tam. Pyk, zmierzę sobie na bok. No, bo muszę tą nazwę mieć na ofecz. No. Powinno wyjebać teraz dobrze. Coś dalej jest nie tak. Dobra, srać na to. Nie będę się pierdzielił zresztą. Wiecie co, inaczej to pokażę. Już dzisiaj jestem zmęczony, jestem przed nocą, więc mam prawo nie umieć czegoś. Sterowania. Nie, nie, nie.
Gdzie jest to kurwa informacje o systemie i tak dalej? Czas data manager. A sobie Nvidia zobaczymy. Wiecie co, tam kij z tym neofetchem się nawet powiem, bo nie będę w to bawił. Powiem wam, nie będę się w to bawił. 23 stopnie. Nie, że nie chcę czy coś. Powiem wam szczerze. Raporty systemowe zerkniemy sobie. O, informacje o systemie. Tu wam wszystko pokażę. Nie wiem, nie chcę się bawić. Ludzie w to. Czy dobrze to wpisałem, czy źle? Nie, kurde, bo nie mam na czym tego uruchomić. O, tak to wygląda. Jak widzicie, 13 rok. Jest procesor, macie wszystko tutaj. Drivers. Sensory i ogólne info. Więc ja uważam, że jest zajebiście, o macie 64-bitowy i tak dalej. Dobra. Pyk, to by było na tyle. Jeszcze sprawdzę, jak tam aktualizacje. Przebiega go kontrola, jest wszystko w porządku, bardzo dobrze. No jeszcze z aktualizacją walnę, niech chodzi o świeże wszystko. 20 minut, macie fajne, zrobiliśmy cały update systemu, a że ostatni NeoFetch nie wszedł, no to wiecie, to może być, że po którejś aktualizacji tam zacznie działać. Dobra, a to wam jeszcze pokażę, jak się zmienia serwery lustrzane. Znowu hasło. A ja pierdzielę, ja się kocham bawić w takie pierdolniki. Tak, ja nie chcę amerykańskiego. Ja chcę nasz kochany ICM. Tylko chwilę musi obliczyć jakość sygnału. I on wam pokazuje, ilacie mega na sekundę i tak dalej. Dobra, tutaj w domu to akurat mam takie połączenie internetowe, że naprawdę niech będzie ten ICM. Nawet kurde nie wiem ile to idzie. No, 1,5 mega. Dobra. Bo to zależy też od obciążenia serwerów i tak dalej w danym momencie. No i teraz on sobie pobiera szczegóły. O, tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Ja takie rzeczy robię non stop, więc ja to mam obeznane. No teraz zaktualizuję sobie bufor i będzie wszystko pięknie latać.